Brawo, 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 brawo. Brałeście już udział w wyścigu, jak możecie ocenić trasę? No zależy jak się ma, jaki rower i w ogóle trzyma się... Zdolność. No właśnie. A jak wam poszło? Znaczy się czwarte miejsce, przewróciłam się, no. Ale czwarte miejsce to chyba nie jest zły wynik. No, tak można powiedzieć. Wieluszowie, jesteście tutaj po raz pierwszy? Tak, ja pierwsza, a ona druga. Ja drugi raz. Mhm. A jak w tym roku organizacja? Podoba wam się? No, dobrze, dobrze jest. Tak. 65! 3! 5! Dawaj, Dominik! Panie, dzisiaj widzę tutaj konkretnie kibicują. Komu kibicujecie? My kibicujemy naszym rodakowi. Komu? Hodyjasowi Kubie. A dla pana, dla pani to przepraszam, kto? To jest mój sąsiad. Aha, sąsiad. I jak ocenia pani jego szanse dzisiaj? Dobre jakieś będą wyniki? No, z tego co widać, to dobre. Jeżeli by miał czwarte miejsce, to jest super dla mnie. A jakby miał pierwsze, to już by było nad wyraz super. Zapytam się teraz pani, jak się pani podoba dzisiejszy wyścig? Bardzo udany, pogoda dopisuje, no i w ogóle wszystko, co i ekipa cała tutaj, co organizuje, to jest wszystko zorganizowane super. Czyli 11 listopada na sportowo, dobra rzecz. Dobra rzecz i na sportowo, no i troszeczkę tak patriotycznie można to powiedzieć. Brawo! Brawo! Skąd przyjechałeś dzisiaj do Wieluszowa? Z Wielunia. Z Wielunia. Jak dowiedziałeś się o tym wyścigu? Trener mi powiedział. Mhm. Jakie twoje szanse są dzisiaj na wygraną? Na którym miejscu się uplasowałeś? Już wiesz? No, byłem czwarty. A kiedy zacząłeś jeździć na rowerze i dlaczego? Rok temu, no bo spodobało mi się. A dzisiejsza trasa jaka była? Ciężka. Ciężka? Co, jakieś górki ciężkie są w lesie, czy podjazdy, zjazdy? No, są takie średnie górki, ale cały czas są. A w takich maratonach często startujesz, czy to jest twój może jakiś pierwszy. Jeden z pierwszych startów? Mój pierwszy. Brawo, 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 brawo!